June the 3rd, 1410. It has been years since I last entered this room. I always expect her to be lying there, with our daughter on her breast, in that bed now covered with dust. Smiling, glowing the way only they can who know in their bones that their days on earth are numbered. My Yadviga. Her heart was broken one time too many after our daughter died. Only 4 days old. Yadviga was sick with grief and with a fever that would not pass. But despite it all, she held true to her duty through that youthful twilight. She told me to marry again. To marry a granddaughter of the legendary Polish king Casimir the Great. This, she said, would strengthen my claim to Poland's throne once she was gone and prevent another civil war. I had broken her heart when I took her from Prince William. I had broken it again when the child I gave her died in her arms. To obey this desire was the least I could do. She died just 2 weeks after our daughter. Much has changed since then. Poland and Lithuania have grown stronger together. Now, the time has come for us to not only survive, but to conquer our old enemies. We are at war again with the Teutonic Order, but we no longer cower from their discipline and military prowess. We strive to match it. March now on Marienburg, the Teutonic capital. Once the dust settles on the ruins of that fortress, the union of Poland and Lithuania, the wedding ring of Jadwiga, will stand stronger than ever before. No dobra, startujemy. Okej. Okay. Zobaczmy. Okej, okay, czy musimy zatrudnić najemników? Tak, prawdopodobnie nie wystarczy ci czasu na zrealizowanie wszystkich celów drugorzędnych, ale każdy z nich zwiększy twoje szanse na zwycięstwo w ostatecznej bitwie. Dobra. Drugorzędne cele. Złup Prusy niszcząc 5 centrów miast. Zniszcz 2 krzyżackie fortece, by oblegające jej wojska mogły do ciebie dołączyć podczas ostatecznej bitwy. Ok. Wynajmij kompanię najemniczą, gromadząc 10 tysięcy sztuk złota i wybierając jednego z przywódców. Niszcz bazary wroga, by zdobyć dodatkowe surowce. Używaj jakiego w boju. Im więcej doświadczenia zdobędzie, tym silniejszy się stanie. Era Imperium. Limit 200. A i nie możemy budować rynku ani przejmować budynków wroga. Okej. Okay. Ha, dysponujesz ogromną ilością czasu, zanim krzyżacy wymuszą na tobie bitwę. No, ciekawe, czy to będzie dużo. Gdy stracisz czas, kontrolę nad początkowymi zasobami. Okej, okay, gdy stracimy czas, no to stracimy też kontrolę nad początkowymi zasobami. Akcja przeniesie się na pole ostatecznej bitwy. Okej. Okay. Czyli to, co zbieraliśmy, nam nic nie da. Twoje wcześniejsze decyzje będą miały wpływ na siłę twojej armii i twoich przeciwników. Ok. Zasoby złota są ograniczone. Płacenie szkolenia nowych żołnierzy może się początkowo wydawać kuszące, ale bardziej perspektywiczną inwestycją może okazać się wynajęcie najemników. Ok. Krzyżackie fortece budzą grozę, ale zdobywając je sprawisz, że oblegający ją żołnierze dołączą do ciebie podczas ostatecznej bitwy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz skorzystać z odzywki 31, aby nakazać Witoldowi zaatakowanie wroga. Świetnie. No dobra, to startujemy. Witaj, Biera. Czas, Biera. Gotowa jest. Witaj, rozkazania. Witajcie. Jestem sprawia. Rozkazania.
Jestem sprawiaczką. No dobra. Przydałaby nam się jeszcze kuźnia, tak dla formalności. Zobaczmy, co tam w uniwersytecie mamy. Dobra, to poślemy ich na drewno. No dobra. Spróbujemy tutaj ten pierwszy magazyn zniszczyć. Na trójce zrobimy sobie piechotę, na dwójce ucznictwo. A, my mamy jeszcze jegiełę, bardzo mi miło. A na jedynce jazdę, standardowo. Dobra. Pójdziemy tutaj na atak ilościowy. Jestem sprawiaczką. Nie mamy wyjścia, musimy tutaj iść na atak ilościowy. I tak też postąpimy, żeby kupować tanie jednostki. A tanie jednostki, ja mam tu na myśli... Mam tu na myśli właśnie naszą tutaj husarię. Rozkazania. Jestem sprawiaczką. Musimy też tutaj zadbać o złoto. Rozkazania. Sprawiać. Dobra. A trebiki sobie zrobimy na czwóreczce. Dobra, lecimy dalej. A tutaj banditierka jest, dobra, trudno. Spróbujemy ich ściągnąć tutaj. Idą chłopaki, dobra. Trójka na blokadę. Pięknie. Dobra, lecimy dalej. Całość poproszę tutaj. Oj, panowie, tutaj jest lenistwo. Lenistwa nie może być. Tak, tutaj robimy oczywiście maksa. Witajcie. Tak. Natychmiast wykonam górniczką. Oho. Trójkę poproszę. Gotowa jest. Aj, coś mi dzisiaj się te klawisze mylą. Rozkazania. Okej. Dobra. Idziemy dalej. Trzeba tutaj podbijać. Dobra, zrobimy sobie folwark jeszcze jeden. A następnie zrobimy sobie farmy. Dobra, pójdziemy na złoto. Dobra, tu mamy też... O, tu mamy też trochę złota. Od razu wysyłamy tutaj jednostki. Dobra. Jakieś rozkazania? Tak, pan. Owszem, do broni! No, ucznicy tutaj się świetnie sprawują. Tak, pan. Atakujmy! Dobrze, tak uczyn. Naprzód!
O, składamy się, panowie. A, dobra. Gotowa, jestem sprawiaczką. Oj, nie, panowie, my się tutaj nie będziemy zbytnio wychylać. Jakieś rozkazanie? Tak uczyń. Dobra. Rozkazania? Gotów jestem. Sprawiacz. Sprawiacz. Oj, to chyba nie skończy się dobrze dla nas. Jest Jagiełło. Oj, to nie skończyło się dobrze. Dobra, tak jak mówiłem, musimy troszeczkę w ilość tutaj pójść. Jestem górnikiem. Tak, jestem górnikiem. Natychmiast wykonam. Tak też uczynię. Tak. Natychmiast rozkazania. Wykonam. Rozkazania. Tak. Jestem sprawiaczką. Rozkazania. Jestem sprawiaczką. Witaj. Jestem sprawiaczką. Dobra. No musimy tutaj polecieć na taniochę, nie mamy wyjścia. Tak. Sprawiacz. Sprawiacz. Gotowa. Jestem sprawiaczką. Tanie jednostki. Jestem sprawiaczką. Drogą do sukcesu. Jestem sprawiaczką. No dobra, treby poproszę. Uderzymy sobie. Aha, tu mamy tych dowódców, czyli tak, tu jeszcze coś mamy do zniszczenia. Aha, jeden z tych. No dobra, może uderzymy teraz. Aha, dobra, w ogóle niech Witold atakuje. Niech Witold tutaj się sprawdzi. Witajcie, sprawiacz. Gotowa, jestem sprawiaczką. Tak. Sprawiacz. Ile mam czasu? 10 minut. Ojej, tak mało? Zobaczymy. Może tu się rozłożymy u chłopaków. Sprawiacz. Witajcie. Jestem sprawiaczką. Jestem sprawiaczką. Witajcie. Jestem natychmiast wykonam. Sprawiacz. No dobra. Dobra, zobaczymy. Jeszcze nikt nie doszedł. Czyżby tam coś było, o czym my nie wiemy? A, nie udało mu się zniszczyć tego. No nic. A, nie mamy domów. Super. Gotów jestem. Sprawiacz. A, to jest winowajca. Dobra. Dobra, zaczynamy destrukcję. Thank you.
przyjmuję. Oj, tu nie ma jakiegoś złota gdzieś w pobliżu. Tu jest, dobra, spróbujemy tu przejść. Sześć minut, mało. Dobra. Rozkazania. Rozkazania. Jestem górnikiem. Tak, jestem górnikiem. Sprawiacz. Dobra, idą chłopaki. I can see the banners of the Lizard Union among the enemy ranks. These knights have always had connections with them. We may be able to convince him to stand his forces down. My men and I have come from Bohemia to fight for you, your highness, should you desire our services. He will be yours to command for a fair Jestem. Dobra, ile mamy złota? Mało, za mało. O nie, to dlatego mamy za mało. Trzy minuty, mało, 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 panowie, ale dobra. Pójdziemy tędy. This castle is ours. Its Polish besiegers will join us in battle against the Teutonic Order when the time comes. Dobra, lecimy dalej. Lecimy tutaj. Dobra, gdzie tu jeszcze są jakieś cele? Tutaj przejdzie. Dobra, centra mamy zniszczone, jeszcze jeden zamek i 1000 złota. Witajcie. Jestem górnikiem. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, może się uda, minutę mamy. A, wątpię, ale spróbujemy. Może się uda. Spróbujemy. Dobra, trybiki poproszę. Szybciutko trybiki. Gdzie te tryby? A, chłopaki nadciągają. Super. No trudno. Mimo to trybiki poproszę. Mamy... Aj, 10 sekund. Nie zdążymy. 10 tysięcy złota. Zabrakło bardzo mało. Aj. Aj, niewiele zabrakło. Zobaczymy, czy się uda. Muszę być szybszy. A, już nie mogę wybrać. Aj, myślałem, kilka sekund zabrakło, żeby te zasoby zebrać. Zobaczymy. No, jest ich bardzo dużo.
delighted to face us at last. I was starting to think that you had fled back to Poland. Form ranks, men! I shall take the right flank with my Lithuanian forces. I have a plan that I want. No, trochę mało tych żołnierzy. Słabo. My lord, two riders are approaching from the Teutonic camp. No, przykoksowani są. The Grandmaster sends these two swords to your King Wagaila. He says that they will prove useful. If you ever muster the courage to face him in the field, tell your master that he has waited long enough. I will return these swords to lodged in two of his commanders. Dobra, teraz musimy pomyśleć, jak tutaj się obstawimy. Charge, men! For God and Poland! Dobra. Jakieś rozkazania? Dobrze, tak, atakujmy! Jakieś rozkazania? Do waszych wojsk. Dobrze, tak, pas. Jakieś rozkazania? Dobrze, tak uczyni. Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Dobrze, tak. Dobra, łuczników ustawimy tutaj. Jakieś rozkazania? No spróbujemy. Spróbujemy. Do waszych usług. Ci muszą czyścić. Jakieś rozkazania? Do broni. Przede wszystkim tych. Ojej, teraz z tamtej nadchodzą. Dobra. My musimy tych zczyścić. Dobra, bronić się, nie dać im wpuścić. To jest mój jagieł. Oj, trochę jest w kocioł. Plątał. Oj, uciekaj, uciekaj. Ale tu się dzieje. Ale łucznictwo jest dobrze ustawione, bo jest z tyłu. O, nadjeżdża Witold. Pięknie, z taką odsieczą. O nie, kolejny. Ale mamy Witolda, może nam pomoże. Może się uda, zobaczymy. Trzeba pomóc Witoldowi, to szybko. Tu jeszcze są. Nie. Aj, może się okazać mało. Dobra, lecimy panowie. No, panowie, nie zawiedźcie mnie. No nie, nie.
gdzie wy uciekacie. A ci gdzie? Dawać! O nie! O nie! A ci co? Na spacer sobie wyszli. Jest! Pokonaliśmy mistrza, może się poddadzą. Jest! Wygrana! Udało się. Troszeczkę strategii trzeba było tutaj zachować, no. We never able to take the fortress of Marindo. But in the end, it did not matter. The Teutons were crushed. Their masters lay slain on the fields of Grunwald, and the order would never truly recover. We held a wild celebration. Vitotus was more drunk with pride, joy, and wine than anyone else after that Tatar maneuver that helped win the battle. After a few hours, I could no longer stand the heat of that great tent. The shouting and the music and the laughter of so many victorious men. I slipped out into the darkness, down to a small stream near our camp. I sat there. And listening to the murmur of the stream and the cold evening, I could not help but think of her then. My Jadwiga, who made all this possible. I lost you too soon, and Poland lost its brightest star. But now, at last, I know that your dream will live on. A friar, somewhere in the distance, hailing the arrival of the night with that deep, resounding music. It has been a long time since I noticed such things. The little things of beauty that season our days of war and toil and make them almost palatable.